Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamila Misiak, jestem radcą prawnym, doradcą obywatelskim i mediatorem. Dzisiejszy film jest wykonany w ramach zadania finansowanego z budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej powiatowi Wieruszowskiemu. Tematem dzisiejszego filmu są podstawy i zasady dziedziczenia. Ponieważ temat jest niezwykle obszerny, postaram się Państwu w skrócie przedstawić podstawowe zasady i podstawowe definicje występujące w prawie spadkowym. Przede wszystkim pojawia się pytanie, kiedy mamy do czynienia ze spadkiem i kiedy pojawia się spadek jako taki. Spadek pojawia się w chwili śmierci osoby spadkodawcy, czyli tej osoby, po której będziemy dziedziczyć. Spadkodawca, czyli on spadek daje. I z chwilą śmierci dochodzi do tego, co w prawie nazywamy otwarciem spadku. Co wchodzi w skład takiego spadku? W zasadzie wszystkie, no, większość praw majątkowych i obowiązków majątkowych osoby zmarłej. I czasem przychodzą klienci i mówią, pani mecenas, ale po moim krewnym nie został żaden spadek, bo tam były tylko długi. Jak Państwu później powiem, długi to również spadek i czasem przedmiotem spadku, w skład spadku wchodzą tylko i wyłącznie pasywa, czyli długi. Jedynym, co weszło w skład spadku, będą długi i taki spadek to również spadek. Czym jest proces dziedziczenia? Proces dziedziczenia polega na przyjęciu przez spadkobierców tych praw i obowiązków, które wcześniej przynależały osobie zmarłej. Kto znajduje się w kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia? W prawie nazywane te osoby są zstępnymi i wstępnymi. Zstępni, czyli ci, którzy zstępują po nas, czyli nasze dzieci, wnuki, prawnuki, a wstępni, czyli ci, którzy są ponad nami, wstępują przed nami, czyli nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Spadkodawcą jest oczywiście to, o czym mówiłam, osoba, która zmarła i której majątku dotyczy postępowanie, a spadkobiercą jest ta osoba, która spadek bierze, czyli te osoby, które są uprawnione do dziedziczenia. Jakie mamy dwa rodzaje w prawie polskim rodzaje dziedziczenia? Pierwsze jest to dziedziczenie z ustawy, czyli dziedziczenie ustawowe przewidziane w kodeksie cywilnym, w którym ustawodawca wskazuje, kto dziedziczy. Nie my rozporządzamy swoim spadkiem, tylko ustawodawca wskazuje, że w pierwszej kolejności do spadku powołani są dzieci i małżonek. Ustawodawca wskazuje, jeżeli nie ma małżonka, to same dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, to małżonek w zbiegu z innymi osobami. Ustawodawca wskazuje również, w jakich częściach kto dziedziczy. I te zapisy wszystkie są w kodeksie cywilnym. Można w kodeksie sprawdzić każdorazowo, kto ile, ewentualnie w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, dostanie. Jeżeli mówimy tutaj, to dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę wtedy, jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu. Czym jest testament? Testament jest tak zwaną ostatnią wolą, czyli wolą spadkodawcy jest rozporządzenie swoim majątkiem w określony sposób. Możemy w tym testamencie wskazać, że całość spadku chcemy komuś przekazać, że chcemy podzielić nasz spadek w określonych przez nas ułamkach, określonym przez nas, jeszcze za życia oczywiście, osobą. Czyli my testamentem mamy prawo ustalenia, jak sobie życzymy, żeby naszym spadkiem, czyli naszym majątkiem, naszymi dobrami podzielić osoby, które chcemy. Tak? Także my wtedy ustalamy, co chcemy zrobić z naszymi pieniędzmi. Te
Testament może zawierać rozporządzenie. Znaczy, testament jest dosyć sformalizowany, jeżeli mówimy o samą formę testamentu. To znaczy, żeby on był ważny, muszą być spełnione pewne elementy. Przede wszystkim może być sporządzony przez nas odręcznie. I tutaj ta forma jest formą, co do której muszą być przestrzegane zasady. Może być również sporządzony w formie aktu notarialnego przed notariuszem i o tyle jest tak samo ważny, tak samo jest ważny ten odręczny, jak i ten notarialny. Natomiast testament notarialny jest dużo trudniejszy do podważenia, zarówno ze względów na tak zwaną poczytalność spadkodawcy, czyli tego, czy faktycznie już jeszcze był w pełni, jak to kiedyś mówiło się, władz umysłowych i czy w pełni świadomie i swobodnie wyraził swoją wolę, jak również co do formalnej części, czyli trudniej, nie popełnimy błędu związanego z samą formą testamentu, jeżeli sporządzamy go przed notariuszem, ponieważ już notariusz wtedy pilnuje, żeby forma była poprawna. Natomiast obydwa testamenty są tak samo ważne. Testament w formie notarialnej ma jeszcze ten dodatkowy plus, że zostaje zarejestrowany w specjalnym rejestrze dotyczącym testamentów. Czyli nawet jeżeli zaginie nam, zaginie naszym spadkobiercom, czy ktoś go umyślnie zniszczy, a z taką ewentualnością również należy się liczyć. Osoba pominięta w spadku, osoba, co do której, która uważa, że rozporządzenia zawarte w testamencie są dla niej bądź jej bliskich niekorzystne, może taki testament próbować zniszczyć. Oczywiście na to są osobne przepisy. Natomiast jeżeli testament został zarejestrowany w rejestrze testamentów, to nawet w momencie, kiedy zostaje zniszczona jego forma pisemna, to on ciągle funkcjonuje, jest dostępny dla sądu, jest dostępny dla spadkobierców, jest dostępny w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Testament odręczny również jest testamentem o tej samej ważności jak testament notarialny, o czym wspominałam. Natomiast musimy pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących tworzenie takiego testamentu. Pierwszą zasadą jest to, że testament musi być w całości napisany pismem ręcznym. Testament napisany na maszynie, komputerze, podyktowany komuś, kto spisuje, a my tylko podpisujemy, jest testamentem nieważnym. Musi być napisany w całości pismem ręcznym, musi być na nim data albo przynajmniej możliwość wskazania, w jakim okresie testament ten został napisany. Musi być podpisany i musi z niego wynikać, jaką mamy tą ostatnią wolę, czyli co komu chcielibyśmy przekazać, jak chcemy podzielić naszym spadkiem. W przypadku dziedziczenia ustawowego każdy dostaje tyle, ile ustawodawca przewidział. Ustawodawca uznaje, że ułamki dziedziczenia są ułamkami zgodnymi z prawem i zaspokajającymi roszczenia spadkobierców. Natomiast w przypadku, jeżeli sporządzimy testament i kogoś nie obdarujemy, kogoś nie powołamy do dziedziczenia, temu komuś z ustawy należałby się spadek, to jest krąg osób najbliższych, czyli małżonek i dzieci. Jeżeli dzieci nie dożyły, to wnuki i dalsi stępni. Natomiast jeżeli pominiemy ich w testamencie, to te osoby, małżonek i dzieci, mogą domagać się tak zwanego zachowku. Czym jest zachowek? Zachowek jest elementem dziedziczenia, czyli tym osobom w ramach zachowku również należy się spadek, jednak w kwocie mniejszej niż dostaliby, gdyby testamentu nie było,
czyli w mniejszej kwocie niż dostaliby w ramach dziedziczenia ustawowego. Zasadą jest, że w ramach zachowku otrzymuje się połowę tego, co by się dostało, gdyby dziedziczyło się z ustawy. Jest grupa osób, osoby małoletnie, osoby niezdolne do wykonywania, do podjęcia pracy. Jest grupa osób, którym należy się wyższy ułamek, czyli tego zachowku, czyli 2/3. Należy pamiętać, że to roszczenie o zachowek, roszczenie o stwierdzenie nabycia spadku nie przedawnia się. Otwieramy i stwierdzamy spadki, znaczy otwierają się spadki w chwili śmierci spadkodawcy, natomiast otwieramy czasem testamenty bądź stwierdzamy nabycie spadku na kilka pokoleń wstecz i takie roszczenie się nie przedawnia. Natomiast roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem lat 5 od chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, bądź od chwili otwarcia testamentu, jeżeli ten testament był otwierany. Także roszczenie to jest ograniczone czasowo. Po upływie takiego roszczenia, znaczy po upływie takiego terminu, nie można żądać skutecznie przyznania, domagać się przyznania tego zachowku. Czym jest zachowek? Zachowek jest roszczeniem wyłącznie pieniężnym, to znaczy nie możemy w tym roszczeniu żądać połowy domu, bo należałaby nam się połowa domu w ramach dziedziczenia ustawowego. Roszczenie pieniężne, czyli żądamy wartości, określonej wartości w pieniądzu. Obliczamy, ile ta połowa domu, obliczamy, ile byłby nasz zachowek, czyli na przykład 1/4, bo połowa z połowy to 1/4 i o takie roszczenie możemy wystąpić. Są określone warunki uprawniające do wydziedziczenia i pozbawienia tym samym prawa do zachowku. Takimi warunkami, które muszą zostać przez spadkodawcę ujawnione przy wydziedziczeniu, jest na przykład uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Proszę pamiętać, że każdorazowo sąd w przypadku dochodzenia roszczeń sąd ocenia, czy zachowanie było uporczywe, czy zachowanie faktycznie wypełniało przesłanki określone we wspomnianym artykule. Albo kto wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Wydziedziczyć można również osobę, która dopuściła się względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Każdorazowo sąd w postępowaniu o zachowek sprawdza warunki i przesłanki tego wydziedziczenia. Proszę pamiętać, że jeżeli spadkodawca tuż przed śmiercią wybaczył takie zachowanie, to wybaczenie tak jakby wymazuje przesłanki dotyczące wydziedziczenia. Wybaczenie spadkodawcy powoduje, że nie można mówić o wydziedziczeniu. Co zrobić, gdy osoba najbliższa, osoba, po której uprawnieni jesteśmy do spadku, umiera? Możemy spadek przyjąć, możemy spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, bądź możemy spadek odrzucić. Przyjęcie spadku wprost powoduje, że wchodzimy w ogół praw i obowiązków, o których mówiłam na początku. Spłacamy, wszystkie plusy nam się należą i wszystkie minusy, czyli wszystkie długi również nas obciążają. Dobrodziejstwo inwentarza, czyli przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, powoduje, że w toku po postępowaniu spadkowym możemy zrobić spis inwentarza i ustalamy, jakie były wszystkie plusy, czyli spisujemy majątek, który pozostał i
spisujemy długi, które pozostały. Za długi spadkowe odpowiada spadkobierca tylko do wysokości aktywów, czyli za minusy odpowiadamy do wysokości plusów. Jeżeli spadkodawca pozostawił majątek warty 100 tysięcy i długi o wysokości na przykład 200 tysięcy złotych, to za te długi odpowiadamy tylko do wysokości 100 tysięcy złotych. Jeżeli spadkodawca, nie wiemy, co wchodzi w skład spadku, kiedy się robi ten spis inwentarza, tak naprawdę kiedy nie wiemy dokładnie, szczegółowo o sytuacji spadkodawcy. Nie wiemy, czy czasem nie zostawił jakichś długów. I jeżeli okazuje się, że zostawił i na przykład po analizie spadku, kiedy już jesteśmy spadkobiercami, dowiadujemy się, że na plus nie zostało nic, czyli zero, a w długów zostało 200 tysięcy, to za te długi również odpowiadamy do wysokości 0, dlatego że plusów było 0. Także to w takim najprostszy sposób. Jeżeli jesteśmy powołani do spadku, czyli należymy do kręgu spadkobierców i wiemy, że w skład spadku wchodzą wyłącznie długi, albo nie chcemy tego spadku, nawet jeżeli tam wchodzą miliony zgromadzone na koncie, to możemy tego nie chcieć. To jest nasza wola, czy my chcemy spadek przyjąć, czy chcemy spadek odrzucić. Nieprzyjęcie spadku polega na złożeniu oświadczenia o tym, że spadek po określonej osobie odrzucamy. Zarówno co do przyjęcia spadku wprost, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jak i odrzucenia spadku, ustawodawca przewidział określony termin w prawie spadkowym, a mianowicie jest to 6 miesięcy od chwili, w której dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercą. No najczęściej dowiadujemy się o tym, że jesteśmy spadkobiercą w chwili śmierci danej osoby. Są to osoby najbliższe. Wiemy, kiedy nam ta osoba umiera. Wiemy, bo nie uczestniczymy w pogrzebie. Także tą świadomość mamy. Ale te 6 miesięcy liczone jest od chwili dowiedzenia, znaczy od chwili powzięcia wiadomości. Są różne sytuacje życiowe, w których najbliżsi nie utrzymują ze sobą takiego kontaktu i na przykład dziecko, które wyjechało z domu rodzinnego, nie utrzymuje kontaktu z najbliższymi, nie utrzymuje kontaktu z rodziną, po 3, 4, 5, 10 latach dowiaduje się o śmierci osoby, po której jest spadkobiercą. Wtedy też ma 6 miesięcy od daty, w której dowiedziała się, że jest spadkobiercą, na złożenie takiego oświadczenia. W momencie, kiedy spadek odrzucamy, nie jesteśmy już spadkobiercą, w nasze miejsce wchodzą kolejne osoby. Czyli ja odrzucam spadek, w moje miejsce, tak prawo traktuje mnie, tak jakbym nie dożyła otwarcia spadku. Czyli tak jakbym umarła wcześniej, od spadkodawcy. W moje miejsce wchodzą moje dzieci, jeżeli też odrzucą spadek, to ich dzieci, tak aż do wyczerpania, a jeżeli już wstępni odrzucą spadek, to drzewko rozgałęzia się tak jak drzewko do spadkobrania, czyli szuka się dalszych krewnych. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za długi spadkowe za długi spadkowy odpowiadamy od momentu przyjęcia spadku i jeżeli przyjmujemy spadek wprost, czyli bez tego spisu inwentarza, to za długi spadkowy odpowiadamy całym majątkiem spadkowym i całym swoim majątkiem. Czyli jeżeli przyjmujemy spadek wprost, to a długów jest więcej niż było aktywów, czyli więcej jest minusów spadku niż plusów, to poza określonym szczególnym sposobem na odrzucenie tego spadku w ramach
złożenia przed sądem oświadczenia o uchyleniu się od skutków, do którym no już dzisiaj jest to jest bardzo specyficzne postępowanie i możliwe do przeprowadzenia, ale generalnie, jeżeli przyjmujemy wprost, to odpowiadamy całym swoim majątkiem. Jeżeli przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, to odpowiadamy do wysokości inwentarza. A co zrobić, jeżeli spadkobierców jest więcej, a długi są określone? Należy ustalić, znaczy przeprowadzić postępowanie dotyczące działu spadku, ponieważ od chwili podziału spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości przypadających im udziałów. Jeszcze za życia spadkobiercy, spadkodawcy, przepraszam, jeżeli jeszcze za życia spadkodawcy można podpisać szczególną umowę, jest to umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia, czyli jeszcze za życia spadkodawcy możemy zawrzeć z nim umowę, że nie będziemy chcieli spadku po nim. I wtedy w ogóle nie wpisujemy się w krąg spadkobierców. Czasem taka umowa może być umową odpłatną. To znaczy, ja dzisiaj zrzekam się w formie aktu notarialnego. Forma wymagana jest, żeby to zrzeczenie się dziedziczenia było ważne. Dzisiaj zrzekam się spadku po tobie w zamian za kwotę, dajmy na to 100 tysięcy złotych i w momencie, kiedy się zrzekłam, niezależnie od tego, ile środków w spadku pozostanie i jaki majątek pozostanie w spadku, nie staje się spadkobiercą. No i zmarł ten nasz najbliższy krewny, po którym jesteśmy spadkobiercami. Powstaje pytanie, jak dochodzić spadku, co dalej. Przede wszystkim należy dążyć do stwierdzenia nabycia spadku. Mamy dwie drogi dotyczące takie możliwe. Kiedyś była jedna, dzisiaj były, obecnie są dwie, a mianowicie możemy dochodzić tego spadku przed sądem rejonowym, właściwym miejscowo ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Tylko jeden sąd jest właściwy do stwierdzenia nabycia spadku po kimś. Dlaczego to jest tak zrobione? Żeby kilka sądów nie wydawało różnych orzeczeń. I zawsze, żeby można było sprawdzić w miejscu ostatniego zamieszkania, czy po danej osobie już odbyło się postępowanie spadkowe. Różne są sytuacje. Ostatnio byłam świadkiem takiej sytuacji, w którym celowo zostały ukryte w tym postępowaniu dzieci z pierwszego małżeństwa, które jednak mogły stwierdzić, składając wniosek w sądzie właściwym według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, czy sprawa po ich rodzicu się odbyła. Okazało, że się odbyła. Trzeba było sprawę jeszcze raz otwierać. Drugim elementem, znaczy drugą metodą postępowania jest metoda przed notariuszem. Jest to metoda istniejąca od pewnego czasu, gdzie można wystąpić do notariusza o przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia, która jest o tyle dobra, że jest bardzo szybka. To znaczy po zebraniu dokumentów, dokumenty w zasadzie są jednakowe przy postępowaniu sądowym, jak i przy postępowaniu przed notariuszem. Natomiast nie ma tutaj przy notariuszu elementu oczekiwania na wyznaczenie posiedzenia sądu. Co powinien zawierać taki wniosek? Jakie powinniśmy dokumenty zebrać? Oczywiście przede wszystkim musimy zebrać dane spadkobierców, imiona, nazwiska, adresy, przynajmniej jeżeli nam są znane, akty urodzenia, akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia spadkobierców, jeżeli spadkobiercy zdążyli zawrzeć związek małżeński. Najczęściej dotyczy to kobiet. Potrzebny jest akt małżeństwa w przypadku, jeżeli doszło do zmiany nazwiska. Jeżeli jest sporządzony przez spadkodawcę testament, to również ten testament należy złożyć w
sądzie składa się pismo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których powiem, jakie znaleźć, powiem pod koniec filmu. Znajdziecie Państwo wszelką pomoc dotyczącą zarówno wskazania, jakie dokumenty są Państwu potrzebne do złożenia, jakie ścieżki można obrać, jak kompletować te dokumenty i skąd je wziąć, pomoc w napisaniu wniosków zarówno dotyczących otwarcia ogłoszenia testamentu, jak i stwierdzenia nabycia spadku. Uiszcza się opłatę sądową do sądu 100 zł od każdego spadkodawcy, czyli od osoby, do której spadek zgłaszamy. Są to elementy niezbędne do takiego wniosku. Także wszystko to składamy w sądzie rejonowym, w okręgu, którego mieszkał spadkodawca. Należy pamiętać o jednym, znaczy pamiętać o wielu rzeczach, ale nie zapomnieć o tym, że w momencie, kiedy mamy postanowienie dotyczące nabycia spadku, to takie nabycie należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym na odpowiednim druku. Jeżeli jesteście Państwo zaliczeni do grupy zerowej podatkowej i zgłosicie spadek w odpowiednim terminie, w chwili obecnej jest to 6 miesięcy od daty wydania postanowienia, uprawomocnienia postanowienia o nabyciu spadku, bądź od daty aktu poświadczenia dziedziczenia, to nie ma żadnej opłaty związanej z podatkiem od spadku. Natomiast po przekroczeniu tej daty, która jest przewidziana przez ustawodawcę w ramach zwolnienia, będzie naliczany podatek od spadku. Taką ważną zmianą, która pojawiła się kilka lat temu, jest zmiana dokonana przez ustawodawcę, a mianowicie zmiana zmniejszająca ryzyko spadkobierców, którzy nie zgłosili w terminie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Czyli jeżeli ktoś umarł i nie zrobiliśmy z tym nic, w ciągu 6 miesięcy nie złożyliśmy oświadczenia, czy spadek przyjmujemy, czy spadek odrzucamy, czy spadek przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, to jeżeli upływało te 6 miesięcy, to nabywaliśmy z mocy prawa spadek wprost, czyli w całości. I zdarzały się przypadki dosyć niestety przykre, takie nawet bardzo medialne, bo pojawiały się również reportaże na ten temat, że ktoś nie wiedział o tym, co wchodzi w skład spadku, nie złożył żadnego oświadczenia, nie założył żadnej sprawy w sądzie, a teraz musi spłacać długi po tej zmarłej osobie. Takie obowiązywały przepisy i te przepisy nadal obowiązują do tych spadków otwartych przed 2015 rokiem. Po 2015 roku zmieniły się przepisy i jeżeli w terminie 6 miesięcy po czyjejś śmierci nie założymy sprawy spadkowej, tak, nie wniesiemy o stwierdzenie nabycia spadku, to spadek nabywamy również z mocy prawa, ale z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to ochrona, bardzo duża ochrona, którą wprowadzi ustawodawca, szczególnie dla osób, które nie są najbliższymi krewnymi albo nie prowadziły wspólnego gospodarstwa, czyli nie wiedzą, co wchodzić może w skład spadku. Zdarzały się bardzo przykre sytuacje, kiedy nawet osoby najbliższe nie wiedziały o sytuacji finansowej swojego bliskiego krewnego, współmałżonka, rodzica, dziecka, nie składały żadnego oświadczenia, pozostając w przekonaniu, że nic w spadku nie zostało, a w spadku zostawały długi z różnego tytułu, czasem bardzo wysokie długi. Także ta ochrona wprowadzona w 2015 roku chroni wszystkich spadkobierców, którzy nie występują o stwierdzenie nabycia spadku
Z różnych przyczyn, bądź z przyczyn takich, że nie wiedzą, bądź myślą, że w skład spadku nic nie wchodzi. Natomiast chroni to spadkobierców przed spłacaniem długów, nie swoich, długów, które nie mają pokrycia w plusach, które znajdują się w samym spadku. Tak wyglądają zasady postępowania spadkowego, znaczy zasady dziedziczenia w bardzo wielkim skrócie. Jeżeli macie Państwo konkretne pytania, potrzebujecie konkretnej porady, zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, do punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Jak takie punkty znaleźć? Wpisując chociażby w wyszukiwarkę darmowa pomoc prawna, bądź na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości darmowa pomoc prawna msgov.pl, zostaniecie Państwo przekierowani do wyszukiwarki, w której wybieracie województwo, w którym się znajdujecie, wybieracie pod spodem powiat, w którym się znajdujecie i pojawia się lista punktów wraz z telefonami. Tam można zadzwonić, umówić się do prawnika, do doradcy obywatelskiego. Porady są całkowicie bezpłatne. Obejmują nie tylko porady prawne, porady obywatelskie, ale również mediacje, również całkowicie bezpłatne w ramach świadczonych, znaczy w ramach punktów. Wszyscy usługodawcy, czyli my, pomagamy Państwu, raz, że udzielamy porad, wskazujemy możliwe rozwiązania prawne, wskazujemy przepisy obowiązującego prawa, możemy dokonać mediacji, takich samych jak mediacje przy skierowaniu przez sąd i również pomagamy w napisaniu projektów pism wszczynających postępowanie, czyli taki wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, czy później wniosek o dział tego spadku, wnioski różne, piszemy również nieodpłatnie w ramach punktu. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i życzę jak najmniej kłopotów prawnych. Do punktów zapraszam.